Tak było jeszcze niedawno. Tak jest teraz. Trwa drugi etap rewitalizacji Kluczborka, w którym największym zadaniem jest zagospodarowanie terenów dawnej Fampry. Jest to prawie 1,5-hektarowy teren poprzemysłowy niemal w centrum miasta. Zakończono już prace wyburzeniowe. Większość budynków została zrównana z ziemią. Dwa niewyburzone budynki zostaną odrestaurowane. Cała inwestycja kosztować będzie 9 milionów złotych, z czego około 5 milionów stanowi dotacja unijna. Za 2 lata powstanie tutaj Centrum Integracji Społecznej.